startowym Drym, obok niego Hamil, w białym kasku Baliński i w niebieskim Grzegorz Kłopot. Wygrali start zielono dużanie, Damian Baliński jednak do końca wkręcił manetkę gazu i po zewnętrznej zepchnął Grzegorza Kłopota, atakuje tam jeszcze jadącego przed nim Billy Hemila, świetnie Damian Baliński, jednak Amerykanin odpiera ataki Leszczynianina. Zielono dużanie, organizatorzy meczu na wieźni przed zawodami, dodatkowo na wierzchni na tor. No i tutaj wszyscy podejrzewają, że po kilku wyścigach ten tor będzie bardzo trudny do jazdy. No i kto wie, czy o stówce się nie będą decydować tylko starty. Oby tylko nie doszło do jakichś przykrych wypadków. Miejmy nadzieję, że zawody przebiegać będą w sportowej atmosferze. Podobnie zresztą jak pod względem organizacyjnym. Nic tutaj nie będzie się dziać na trybunach. Wszelkie środki bezpieczeństwa, mecz o tak zwanym podwyższonym ryzyku. Dodatkowe siły porządkowe ściągnęli od kaśnie startowej Jan Krzystyniak, bowiem Leszczynianie już zaraz po pierwszym wyścigu stwierdzili, że nierówno poszła taśma w górę. Podejrzewali tam lotny start Billy Hemila, no i jest na starcie, pilnuje teraz startów Jan Krzystyniak. Świetny start Rafała Okoniewskiego na prowadzeniu. Kasprzak jest drugi, Dobrucki trzeci. Czyżby drugi remis w dzisiejszych zawodach? Wszystko na to wskazuje, bo Andrzej Huszcza daleko z tyłu. Rafał Okoniewski, 23 lata. Pierwszy sezon w drużynie zielonogórskiej. Pierwszy sezon w drużynie zielonogórskiej jeździ także Piotr Świst, ale on jak na razie kompletnie zawodzi w tym sezonie. Słabo pojechał w pierwszym meczu ligowym, słabo także jeździł na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, gdy zielonogórzanie przegrali różnicą 20 punktów. W tym pojedynku bezkonkurencyjny Rafał Okoniewski, on zwycięża, drugie miejsce zajmuje. Start Adamsa, on prowadzi dobrze, także wyjechał spod taśmy Jankowski, ale skuteczniejszy w pierwszym wirażu Kurmański, gdyby może do końca, podobnie jak uczynił to w pierwszym wyścigu Baliński, pojechał Jankowski, byłby przed Kurmańskim, tymczasem Łukasz na czwartym miejscu, a prowadzi Adams. Piotr Świz na trzecim miejscu, doświadczony żużlowiec, 34 lata, wychowanek w Stali Gorzów. Wiele sukcesów na swoim koncie. Podobno przed meczem z Unią Leszną miał groźny wypadek podczas treningu, nie czuje się najlepiej. No i też nie najlepiej jedzie w tym wyścigu, no ale dzielnie walczy o jeden punkt z dużą przewagą. Wygrywa Wybrzeżem i Atlasem Wrocław. Wielu działaczy przyjechało na zawody do Zielonej Góry, spodziewając się sporych emocji. No i tymczasem zielonogórzanie na dwóch czołowych pozycjach i wielka radość na trybunach w sektorach zajmowanych przez kibiców ZKŻ-u. Huszcza na drugim miejscu, Drym jest trzeci, ale cały czas tuż za Huszczą reprezentant Unii Leszno. Czy zdoła wyprzedzić go? Raz stracił do zawodnika zielonogórskiego klubu żużlowego. Drymlcz cały czas na trzeciej pozycji. Gdyby agresywniej teraz po wewnętrznej. Jedzie za Huszczą. Nie może jednak znaleźć lekarstwa na wyprzedzenie rywala. A Huszcza, proszę zwrócić uwagę, też ma kłopoty z płynną jazdą na tym torze. Cały czas jednak utrzymuje drugą pozycję. Drym ma defekt. Na ostatniej prostej Damian Baliński. W trzecim żółtym kasku Rafał Dobrucki i Rafał Kurmański na czwartym polu startowym. Wygrał start Kasprzak.
Było ciasno przy wyjściu z pierwszego wirażu. Świst próbował blokować. Przedzierał się na trzecie miejsce Dobrucki. Uczynił to skutecznie. On jest na trzecim miejscu, a tutaj dwóch czołowych juniorów w Polsce walczy o zwycięstwo. Kasprzak i Rafał Kurmański, uczestnicy finału indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów w Slany. Na prowadzeniu leszczynianin. Kurmański na drugim miejscu. Unia Leszno ma szansę zdobyć 4 punkty w tym wyścigu i zmniejszyć stratę punktową do Zielonogórzan, którzy przypomnę, prowadzą różnicą 4 punktów. Dwa dla Unii Leszno. Ktit i Billy Hemil w czerwonym kasku. Piękna walka dwóch czołowych żużlowców świata. Adams czy Billy Hemil atakuje po zewnętrznej. Amerykanin, popularnie pocisk, jak nazywają go w światku żużlowym. On na czele stawki. Australijczyk na drugiej pozycji. Trzeci jest Antonin Swabi, czwarty Łukasz Jankowski, defekt motocykla. Mało Lee Adams nie najechałby przeciwnika. Podskoczyli z miejsc kibice Unii Leszno, bo w tej sytuacji goście prowadzą 4-2. Zanosiło się, że prawdopodobnie ten wyścig przegraliby 2-4. Tymczasem Adams na prowadzeniu. Swab na drugim miejscu, Australijczyk niezagrożony, z dużą przewagą. Wyścig zupełnie bez historii, bez większych emocji w tej drugiej fazie. Po defekcie Billy Hemila 4-2 dla Unii Leszno. Cigu 18-18, siódmy wyścig. Damian Baliński, biały kask kontra Rafał Kurmański. Znakomita walka. Chyba jednak Kurmański po zewnętrznej. Damian nie rezygnuje. To wielki wojownik żużlowego toru. Piękna walka. Łokieć w łokieć. Świetny pojedynek. Młodzieżowiec, junior ZKŻ-u, jednak skuteczniejszy. Świetnie ten zawodnik rozpoczął tegoroczny sezon. Znakomite wyniki w lidze. No i także jest tutaj czołową postacią w drużynie zielonogórskiej w meczu z Unią Leszno. A Świst, choć ma kłopoty, odbił się tam na jakiejś dziurze przy wejściu w pierwszy wiraż, ale utrzymał trzecią pozycję. Dryml zupełnie bezradny. Nie ma jakby sposobu, nie ma pomysłu, jak zaatakować przeciwnika. Może teraz, po wewnętrznej. A Świst imponuje doświadczeniem. Spogląda, gdzie przeciwnik. Świetnie, tym razem świetnie zaatakował. Na ostatnich metrach Świst stracił. Pisze, czy ją wykorzysta? Został na starcie. Jacek Rępała też tutaj bezradny w tym pierwszym wirażu. I wielka radość na trybunach, bo gospodarze zajmują dwie pierwsze pozycje. Hemil na drugim miejscu, a na prowadzeniu Grzegorz Kłopot. Rafał Dobrucki, fantastyczny atak, już wyprzedził Amerykanina i teraz wciska się przy krawężniku. Czy wyjedzie na pierwszym miejscu z tego drugiego wirażu? Tak też się stało. No to był prawdziwy majstersztyk w wykonaniu zawodnika Unii Leszno. Świetna przyczepność, znalazł tą ścieżkę na tym torze. No i niemal pół okrążenia potrzebował, by wyprzedzić wszystkich przeciwników, bo przecież jechał na czwartej pozycji, a teraz jest już na czele stawki i cały czas zwiększa przewagę. Hemil jest na miejscu trzecim, czwarty. Kłopot, którego tu co chwilę wyrzuca na zewnętrzną. No niestety Jacek Rępała jest zbyt daleko, by wykorzystać błąd przeciwnika. Czyni ogromna rutyna, no i zapowiada się ciekawy wyścig. Adams za nim puszcza. Rafał Okoniewski jest trzeci.
duża przewaga Australijczyka. No i chyba podziałem punktów zakończy się ten wyścig. Nic nie wskazuje, żeby było inaczej. Krzysztof Kasprzak na czwartym miejscu. Ostatnia prosta. 3-3 w wyścigu. Dziewiąt i polu startowym w białym kasku. I Antonin Swab za Piotra Śwista. Nie wytrzymał na starcie Tomek Łukaszewicz. Wrzawa na trybunach wśród zielonogórskich kibiców. Kłopot i Swab prowadzą 5-1. Rym na trzecim miejscu. Może teraz atakuje swojego rodaka, ale nieskutecznie. Może tym razem po zewnętrznej. Wciąż wydaje się, że Drym chyba jednak dysponuje zbyt słabym sprzętem na polskie tory. Umiejętności mu nie brakuje. Wielokrotnie to udowadniał, że jest zawodnikiem nieobliczalnym. W ubiegłym roku znakomite starty w Grand Prix. W tym roku bardzo dobre występy w lidze angielskiej. Jeździ w barwach Pool wspólnie z Adamsem, Kasprzakiem i Rickardsonem i w tych ostatnich meczach był najskuteczniejszym zawodnikiem tej drużyny. Był lepszy niż Tony Rickardson w kilku wyjazdowych spotkaniach. No a tymczasem Dobrucki na czwartym polu startowym, Rafał Okoniewski w czerwonym kasku. Kiedyś razem jeździli w Polonii Piła. Teraz ze sobą rywalizują już w innych zespołach. Rafał Okoniewski w barwach ZKŻ-u, Rafał Dobrucki, pierwszy sezon w barwach Unileszno. Okoń na prowadzeniu, Rafał Dobrucki drugi, Krzysztof Kasprzak trzeci. Do końca walczy Krzysztof Kasprzak, próbuje go tam blokować, ostatnie metry, ostatnie okrążenie, czy uda się, jednak Kurmański jest skuteczniejszy i jeszcze atakuje. Rafał Dobrucki ma defekt motocykla, już wcześniej spoglądał, nie utrzyma trzeciej pozycji, wielka wola walki. 12 wyścig, Baliński Adams kontra Billy Hemil i Andrzej Huszcza. Dobrze Damian, do końca, na zewnętrzną, wyrzucił Billy Hemila. Adams to wykorzystał, jest na drugiej pozycji. Poderwali się z miejsc kibice Unileszno. Zielonogórzanie już prawie tutaj zacierali ręce, że losy meczu są rozstrzygnięte. Także euforia w parku maszyn, w boksach zawodników zielonogórskich. Kamil zdołał jednak przedzielić parę Unileszno, teraz rzucił się w pościg za Damianem Balińskim. Bali na prowadzeniu. Kamil jest drugi, trzeci Adams. ...4-2 dla Unileszno. Amerykanin w tym roku zrezygnował ze startów w Grand Prix. Ta decyzja zaskoczyła nie tylko kibiców. Kasprzak prowadzi, dobrze Jacek Rępała, na drugie miejsce wysunął się ten zawodnik. Było ciasno, walczył z determinacją tam z przeciwnikiem. Bardzo ciekawa sytuacja, bo jeśli Leszczynianie zainkasują komplet punktów w tym wyścigu, przewaga drużyny zielonogórskiej wynosić będzie tylko 2 punkty przed dwoma ostatnimi wyścigami tego meczu. A przypomnę, że ZKŻ prowadził już w tych zawodach 37-29, czyli różnicą 8 punktów.
czy leszczyńskie byki są w stanie odrobić te straty. Sygnał do walki w tej końcówce dał Damian Baliński, kapitan drużyny, który wyjeżdża na końcowy sukces. Zobaczymy, czy dotrzymają słowa. Wzajemnie podgrzewali się do walki. Teraz dobrze wystartowali. Spojrzał Dobrucki, jak pojechał ze startu Lukas Dryml. I teraz chyba Rafał będzie trochę ubezpieczał Lukasa Drymla. Dryml obawiał się, że z czwartego pola startowego nie będzie mógł zbyt dobrze wyjechać. Tymczasem świetnie wyjechał Czech i on na prowadzeniu. Dobrucki jest na drugiej pozycji. Zamilkły trybuny. Cieszą się tylko kibice z Leszna. Uniści prowadzą 5-1. No i w tej sytuacji, jeżeli zdobędą komplet punktów, leszczyńskie byki wyjdą na prowadzenie w tym meczu przed ostatnim wyścigiem. Będzie 43-41, ale na razie nie zapeszajmy, nie kreujmy tutaj wyniku, bo cały czas walka trwa, chociaż zielonogórzanie daleko za plecami zawodników Unii Leszno. Andrzej Chuszcza na trzecim miejscu, a Grzegorz Kłopot już wcale nie walczy. Lukas Dryml pewnie na prowadzeniu, Rafał Dobrucki na drugim miejscu. Niesamowita sytuacja. Fantastycznie leszczynianie. Komplet punktów w wyścigu 14. W tym sukcesie i oni zwyciężą. A i fatalnie ze startu zespół leszczyńskiej Unii. Nie mógł utrzymać chyba motocykla. Trochę czołgał się na starcie Lee Adams. No i na dwóch pierwszych pozycjach zielonogórzanie. Cóż się dzieje na trybunach? Wielka feta, wielka radość wśród miejscowych kibiców. Damian Baliński walczy, on goni tutaj przeciwników. Jest za plecami Rafała Okoniewskiego i coraz bliżej. Teraz atakuje po zewnętrznej, do końca Damian cały czas, bo zdaje sobie sprawę, że przecież jeżeli zdobędzie dwa punkty, mecz zakończy się remisem. Kamil próbuje współpracować z Okoniewskim. Teraz może przy ogrodzeniu, oj, tutaj zablokowany, odbił się od ogrodzenia żużlowiec Unii Leszno, kapitan byków. Wybity z rytmu, jest na trzecim miejscu, a Rafał Okoniewski cały czas kątem oka spogląda, gdzie jest przeciwnik. Rafał także wie, że tutaj stawka jest ogromna tego wyścigu. Ostatnie metry zwycięstwa.